Dzień dobry. Linia zmiany daty. Cóż to takiego jest? Moi kochani, to jest bardzo ważna konsekwencja ruchu obrotowego Ziemi. Tłumaczymy, o co chodzi. Doskonale już wiemy, przypominam, Wy to Słońce, doskonale już wiemy, że jeżeli jakiś południk ma moment górowania, to w tym samym momencie w innej części Ziemi jest środek nocy, gdzieś dzień się kończy, a w innym miejscu on dopiero się zaczyna. Proszę Państwa, kiedy przychodzi nowy rok, to mamy świadomość, że kiedy my szykujemy się do świętowania przyjścia nowego roku, to w telewizji już jest pokazywane, że na przykład Australia ten nowy rok wita i strzelają korki szampanów. Co to znaczy? Że kiedy my świętujemy nowy rok, czyli mamy 12 w nocy, to Australia już śpi. A do świętowania Nowego Roku szykuje się dopiero Ameryka. Tutaj mamy ilustrację, która świetnie nam to obrazuje. Zobaczcie, kiedy w Warszawie jest godzina 16, w Nowym Jorku jest godzina 10, Tokio ma godzinę 24. Co się stanie, moi kochani, za godzinę? Za godzinę Warszawa będzie miała godzinę 17, ale Tokio będzie miało godzinę 1 następnego dnia. A Nowy Jork będzie miał 11, czyli Tokio będzie już w kolejnym dniu. Proszę Państwa, narysowałam podobną sytuację na schemacie. Zobaczcie, kiedy południk zerowy ma moment górowania, czyli ma godzinę 12, to jedna godzina to 15 stopni, czyli 30 stopni to 2 godziny, czyli na południku 30 będzie godzina 14, 16, 18, 20, 22 i 24. Natomiast idąc w lewo, czas jest młodszy, czyli mamy godzinę 10, 8, 6, 4, 2 i no i właśnie. Bardzo ciekawy jest, moi kochani, południk 180. Kiedy moi mili, jeszcze raz, na południku 0 jest moment górowania Słońca, czyli mamy godzinę 12, to na południku 180 ten dzień się kończy, mamy godzinę 24. Proszę Państwa, tak naprawdę musimy mieć świadomość, że jest to jedyny moment w ciągu doby, kiedy cała Ziemia ma jednakową datę. Załóżmy, że jest to 5 września. Załóżmy, że jest to 5 września. Czyli w momencie górowania Słońca na południku zerowym cała Ziemia ma jednakową datę. No to moi kochani, tutaj postaram się na drugim rysunku przedstawić sytuację 2 godziny późniejszą. Pamiętamy, że Ziemia obraca się z zachodu na wschód, czyli w tę stronę. I teraz moi kochani, jeżeli jest 2 godziny później, to znaczy, że południk zerowy przesunął się o 30 stopni, znajdzie się tu, czyli będzie mieć godzinę 14. Czyli w tym momencie tu będzie południk zerowy, tu będzie 30. No to skoro południk zerowy ma godzinę 14, to południk 180 ma 2 godziny później, czyli ma godzinę 2, ale uwaga, pamiętamy, że on kończył 5 września. A co się dzieje na południku 150? Południk 150 kończy również 5 września, moi kochani, czyli o godzinie 24, no bo o tej godzinie zmienia się datę. Spójrzcie, co my tutaj mamy. Mamy, proszę Państwa, sytuację, gdzie panuje inna data. Zobaczcie, moi kochani, w tym momencie tu jeszcze mamy 5 września, ale tu już mamy 6 września. Czy to widzimy? Jeszcze raz. Kiedy południk zerowy miał godzinę 12, czyli górowanie Słońca, na południku 180 kończył się 5 września. 2 godziny później widzimy, że południk 180 ma 2, ale kolejnego dnia, bo tutaj kończył 5 września, czyli ma 6 września. Południk 150, ten dzień też za chwilkę będzie zaczynał. Teraz, moi kochani, pięknie widać, jaką rolę odgrywa południk 180. To jest ten południk. I teraz, moi kochani, jeżeli ja będę chciała ten południk samolotem czy statkiem przekroczyć z półkuli wschodniej na półkulę zachodnią, to proszę Państwa, zobaczcie, byłam tu, znajduję się tu. Co się dzieje? Miałam 6 września, mam 5 września, czyli
Cofam się w czasie na dobrą sprawę, bo przeskakuję do obszaru, gdzie jeszcze trwa 5 września. Natomiast, moi kochani, jeżeli ja będę próbowała z półkuli zachodniej przez południk 180 dostać się na półkulę wschodnią, zobaczcie, z 5 września robi mi się 6 września, czyli tracę dzień. I na tym rysunku możemy zaobserwować tak naprawdę dwie linie zmiany daty, bo najważniejszą linią zmiany daty to jest tak naprawdę godzina 24. Zobaczcie, o której godzinie południk 180 zmienił datę? O 24. O której godzinie 150 zmienił datę? O 24. 120 za 2 godziny też zmieni datę. Więc o co chodzi z fenomenem południka 180? Proste. Południk 180 jako pierwszy na Ziemi rozpoczął nowy dzień. A jeżeli on rozpoczął nowy dzień, to wszystko, co jest na zachód od niego, ma datę młodszą. Natomiast wszystko, co jest na wschód od niego, do godziny 24 od niego oczywiście, ma już następny dzień. A więc, moi kochani, jeszcze raz, przekraczając południk 180, należy zmienić datę zawsze. Jako linię zmiany daty wybrano 180 z ważnego powodu. Jest to południk, który mniej więcej oddziela od siebie kontynenty. Przebiega przez ocean. Ja zawsze się śmieję, że rybką to rybka, jaką mamy datę, więc nie ma znaczenia. A jeżeli są jakieś wyspy, to ta linia jest tak zmodyfikowana, żeby cały kraj, który jest w obrębie tych wysp, był po jednej stronie daty. Zobaczcie, jakie to byłoby zamieszanie, gdyby ta linia zmiany daty była chociażby tu. Część miałaby inną datę, a część inną. Dlatego wybrano obszar, bym powiedziała, taki bezkolizyjny. Moi kochani, a więc musimy pamiętać o bardzo ważnej rzeczy. Podróż przez południk 180 związana jest z obowiązkową zmianą daty. Jeżeli podróżujemy z półkuli zachodniej na półkulę wschodnią, czyli mówiąc inaczej, z Ameryki do Azji, tracimy dzień. Lecimy, płyniemy na niekorzyść. Czyli na przykład z 5 września zrobi nam się 7 września. Zgubiliśmy po drodze dzień. Natomiast jeżeli będziemy płynąć, lecieć przez 180 z półkuli wschodniej na półkulę zachodnią, czyli z Azji do Ameryki, powtarzamy datę. Z 5 zrobi nam się 5. Zaraz powiecie, ale ty, kobito, gadasz głupoty. Najpierw mówiłaś, że odejmujemy, dodajemy, a tutaj nagle przeskakujemy przez jeden dzień, powtarzamy. Proszę Państwa, jeżeli pamiętacie to, co powiedziałam, mamy dwie linie zmiany daty. Jedna linia zmiany daty to godzina 24, a druga to południk 180. Południk 180 jest liderem. To jest ten, który jako pierwszy na Ziemi rozpoczyna nowy dzień. I rzeczywiście, przekroczenie tej linii wiąże się ze zmianą daty. Ale pamiętajmy, my nie mieszkamy na linii zmiany daty, a co noc zmieniamy datę. Czyli godzina 24 jest najważniejsza. I kiedy podróżujemy przez ocean spokojny, na którym jest linia zmiany daty, to ta podróż trwa. I jest duże prawdopodobieństwo, że w czasie naszej podróży złapie nas godzina 24. A to jest zmiana daty na kolejną. Czyli, proszę Państwa, bardzo często podróżując przez linię zmiany daty, przekroczeniu południkowi 180 towarzyszy spotkanie godziny 24. I o ile przekroczenie 180 wiąże się z dodaniem albo odjęciem dnia, to przekroczenie godziny 24 jest związane z obowiązkowym przeskoczeniem do następnego dnia. Czyli jeszcze raz, wyobraźmy sobie taką sytuację. Płynę z Ameryki do Azji przez południk 180. Z Ameryki do Azji przez południk 180. Co się dzieje? Płynę, wypłynęłam 5, spotkałam godzinę 24, jest 6. Po drodze spotkałam południk 180, robi się 7, bo muszę dodać obowiązkowo. Czyli z 5 mam 7. A teraz, proszę Państwa, płynę z Azji do Ameryki. Wypłynęłam 5, po drodze spotkałam godzinę 24, robi się 6, ale przekraczam 180 i muszę odjąć, czyli mam ponownie 5. A więc, moi kochani, najważniejsze dla mnie, żebyście na tym etapie naszej edukacji, czyli w 6 klasie, pamiętali o tym, że przekroczenie południka 180 związane jest ze zmianą daty. Z półkuli zachodniej przez 180 na półkulę wschodnią pomijamy jeden dzień, z 5, 7. Z półkuli
wschodniej przez 180 na półkulę zachodnią, powtarzamy datę. Z 5 jest 5. Mam nadzieję, że troszkę Wam to rozjaśniłam. Mam świadomość, że temat linii zmian daty jest całkiem trudny, ale powiedziałam, co najważniejsze, żeby zapamiętać. Obowiązkowa zmiana daty. Życzę Wam owocnej nauki i do następnego spotkania. Pozdrawiam serdecznie.